No i tak, hej Kasiemka, ja przy paczkomacie, a w paczkomacie paczka od Centusia, Centuś TV. Wielkie dzięki przyjacielu, gorąco zapraszam na kanał Centuś TV. I co tam Centuś przysłał? Mega paczka jakaś. Oj, oj, oj. No, ciężka. Ładujemy, jedziemy na warsztat. No i tak, ja z paczką od Centuś TV na warsztacie. Paczka naprawdę, naprawdę ciężka, sporo towarzy. No, zapewne jakiś złomik w środku. No ale nie ma co marzyć, nie ma co gdybać. Otwieramy, zajrzymy do środeczka, także paczucha oczywiście otwierana za pomocą noża od Dariusza, od Saracena. Pozdrow Dariusz. I zaczynamy tutaj kroić, wycinać, wyrzynać. I zajrzymy sobie do środeczka. Pyk. Mamy, mamy. No dobrze, to sobie poprawimy. Nożyk na bok. Zaglądamy. Co tu za dary są? Jakiś jest. Aha, zabezpieczenie, wypełnienie. Tak, tak. Wypełnienie sporo tego. I tutaj już mamy bogactwo miedzi. Co w tej paczce siedzi? Ubieram rękawice. Zaglądamy do środka. Co jest w środku? Na środku miedzi na bogato. Taki element z wkrętarki albo z wiertarki. Ale tutaj co jest? Cewka. Dawno nie było cewek. No, no. Centuś. Widzę, że tu będzie bardzo bogato, bardzo miedziano. Kopalnia miedzi. W głowie siedzi. Ruda na wagę chyba będzie też. Super. Kolejna cewka. Tu jakie trafu. O, panie. Nie ma dziwoty, że to tyle ważyło. Kolejne trafo. No, no. Taka ceweczka. Pięknie miedziucha tu się świeci, uśmiecha do nas. No, same transformatory. Także już od razu mówię Centuś, wielkie, wielkie dzięki. Tu jakiś napęd z wiertarki, a to zapewne powiązane z tym. To komplet był. Dobra. Kolejny trafo. Kolejny transformatorek. To chyba z jakiegoś zasilacza komputerowego albo z czegoś takiego. Kolejny trafo. Tutaj. Różowe. Patrzcie, flamingowe kolory. Super, taka lornetka. Dobrze. No same transformatory, także Centuś, wielkie, wielkie dzięki. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Dobra, sobie wszystko powyciągam i poukładam na warsztacie. Także tak się prezentuje zawartość. Normalnie na bogato, miedzi na bogato. Ja oczywiście gorąco polecam też kanał Centuś TV, wpadajcie, na pewno sporo was też tam jest. Odzysk, w szczególności tych lepszych kolorków, złota, srebra, palladów, innych drogocennych metali. Także naprawdę ciekawy kanał, wpadajcie sobie, zobaczcie. No ja z mojej strony no bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ci, Centuś. I co, zrobimy sobie taką kopalnię miedzi. Nie wiem, czemu mi te cewki wpadły od razu tak w oko. Nie wiem dlaczego. Także na pewno sobie z nich miedź pozyskamy. Inne tematy będą oczywiście tematy. Kopalnia miedzi będzie, której sponsorem będzie Centuś. Kilka odcinków zapewne. O, dzisiaj sobie może jeszcze to wydłubiemy. Tak, wydłubiemy sobie. Słowo właśnie wydłubać często używa właśnie Centuś na swoich filmikach. Tu też ta miedziucha z tego uśmiecha się pięknie na tej cewetce. Dobra, wyciągniemy wagę, zważymy sobie, ile to waży.
waga, odpalimy sobie i tak, jedna cewka, druga cewka, ten element silnika, ten stojan i mamy 2 kg 305 gram, tak więc zabiorę się za szybki domontaż, myślę tego i zobaczymy, ile wpadnie miedziuchy do zielonego wiaderka. A więc zapraszam wszystkich na kopalnię miedzi, a potem ruda na wagę. No nic, lecimy z tematem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wracam do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda płyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda płyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Kasy, to z miedziuchą są zapasy, bo na skupie jest jak złoto, wtedy wracasz z fajną kwotą. I co? Ruda błyszczy, drażni oczy, złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana, tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy, złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana, tam miedziucha jest schowana. Wracasz do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda płyszczy, drażni oczy. Złomia za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda płyszczy, drażni oczy. Tak się prezentuje zawartość naszej małej kopalni miedzi. Jeszcze sporo towaru zostało. Jest złomik, jest ruda, będzie ruda na wagę. A więc wyciągamy wagę, ważymy złomik i miedziuszkę i zobaczymy, ile to jest wszystko warte. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej ruda na wagę. Chcę jak najwięcej ruda na wagę. Jeśli masz odwagę, rośnie mi serce. Latają rynsy ruda. Mamy wagę, odpalamy wagę. I co? Troszeczkę złomiku na dobry początek. Ucieka nam tutaj złom z wagi. Pyk. 560 gram, po złotówce 56 groszy, zapisujemy i złom trafia do złomu. No i ruda na wagę. Fajnie to wygląda. Pyk, pyk. Już mamy 265 gram, a to jeszcze nie koniec. Tak, 420 gram, 490. 575, 630, 670, mamy 700, ale tej rudy jest, cyk, 815,
cyk, cyk, mamy 950, 975, jest kilo, tak, kilogram miedzi, kilo i 5 gram, po 28,90 teraz na Metaleo, tak, taka cena, miedź mix, 29 zł i 4 grosze, plus tamten złomik, 29,60, także fajny, fajny wynik, wielkie dzięki Centuś, super, i oczywiście miedziucha z zasini, zielone wiadereczko. No i tak, miedziuszki sporo przybyło. Miedziucha ładnie zasiliła nasze zielone wiaderko. Sowa się cieszy. No bo co, bo będą kolejne odcinki z kopalniami miedzi, oczywiście których sponsorem będzie Centuś TV. Ja z tego miejsca gorąco, gorąco naprawdę zapraszam na kanał Centuś TV. Wpalnijcie tam, zostawcie łapkę, suba, napiszcie, że jesteście od Flaminga. Z tej strony też bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy chcą wysłać paczki do kanału Flaming Recycling, bo naprawdę jest tego dużo, dużo jest zapytań w tą stronę, także bardzo mnie to cieszy. Każda paczka zawsze cieszy, ja to też mówię, często na odcinkach, często też w komentarzach piszę u innych. Paczuchy, to jest ciekawa rzecz. No co, nie chcę też tutaj was zagadywać, za dużo mówić. Miedziuchy troszeczkę wpadło, sporo, dobry kilogram, zasilił zielone wiadereczko. Jeszcze będzie kilka odcinków z kopalni miedzi właśnie, których sponsorem będzie Centuś TV. Dziękuję wszystkim za obecność, za to, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Odcinek bardzo fajny, ten miedziany kolor zawsze świetnie się prezentuje. No i co, standardowo, jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę. I jak nie, no to w dół, chociaż co miałoby się tutaj nie podobać. Zapraszam oczywiście do komentowania i do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie. I oczywiście do subskrypcji kanału Centuś TV, klikając tutaj tego Centusia u góry. Do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga poniżej. No i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!